chciał powiedzieć, to mały jubileusz. I robimy postępy. Chciałem panu powiedzieć, panie redaktorze, że tośmy zaczęli od 8 miejsca. Potem 7, tak pomalutku, w ubiegłym roku 4, a w tym roku generalnie 2 miejsce, a wyścigu pilarskiego 3. Sukces z takim marnym sprzętem. No i mimo to nasi chłopcy wykazali tyle silnej woli, walki, że dali radę zawodnikom, którzy mieli piękny sprzęt, piękny. Musimy zdobyć, musimy jakoś poprosić naszych mecenasów, żeby nam pomogli chociaż ze 3 sztuki kupić jedynek i 1/2, żeby ewentualnie można było gdzieś wystartować. Bo w wyścigu pilarskiego to jest taka konkurencja, że drużyny składają się z 5 kajaków. Musi być 4 jedynki i 1/2. Widzicie się na czas, prawda, krótki z Krościenka, tu w kierunku Łącka. Woda była średnia, nie było wysokiej wody, także kamienie wystawały, ciężki był bardzo spływ. Trzeba było bardzo uważać, żeby nie było wywrotki, bo to już mnóstwo czasu stracone, praktycznie jest już wytrącony zawodnik z konkurencji. Biorę czynny udział w tym spływie. W ubiegłym roku praktycznie to tylko byłem lekarzem takim obozowym i jeden odcinek rekreacyjnie przełom Dunajca zaliczyłem, a w tym cały spływ mam swój numer 349, panie redaktorze. I płynę i dopłynąłem i nawet dobry czas miałem nieoficjalnie. I mam nadzieję, że w przyszłym roku również pan wystartuje. No tak, coraz. Kocham góry, kocham kajaki. Chciałem powiedzieć panie redaktorze, że ja byłem przed wojną jeszcze chłopczyk mały, miałem już kajak, swój własny ryś i pływałem na Styrze, w Prypeci. O, to były wody. To są moje strony. Tam woda była. Ale miałem jedynkę kajaczek ze sterem i na żagiel, bo tam duże przestrzenie były. To fajny sobie żagielek. No nie było takiej fali dużej. Także zabawa na stery fajery. Mam tu mnóstwo zdjęć pamiątkowych z tego okresu. Także ten baksyn kajakarstwa pierwszy był. Łyżwy